Witamy Państwa i zaczynamy od sensacyjnych informacji. Otóż w Niemczech wpadł jeden z najbardziej poszukiwanych w Polsce przestępców, Dawid O., używający pseudonimów Rutek i Żydek. Był członkiem kieleckiej grupy tak zwanego Chińczyka. Dawid O. ma na koncie handel narkotykami, napady, kradzież aut, wreszcie zabójstwo. Na trop ukrywającego się w Karlsruhe naprowadził policję Telewizz z Kielc po obejrzeniu naszego programu w styczniu tego roku. Po ekstradycji bandyty do Polski przekażemy Państwu więcej szczegółów tej sprawy. Ale to nie koniec sukcesów programu 997. Po ubiegłotygodniowej emisji magazynu Telewizz z województwa zachodniopomorskiego wskazał miejsce ukrywania się pary poszukiwanych bandytów. Szczegóły za chwilę przedstawi Michał Fajbusiewicz. Co? Jak? Rodzina cię kocha? Kocha cię rodzina? Kocha cię rodzina? To zobaczymy. Zobaczymy, ile jesteś wart. Zobaczymy, ile za ciebie zapłacą, prezesiku. Przez przeszło 2 lata na terenie Warszawy i okolic działała grupa porywaczy morderców. Na szczęście wielu z nich aresztowała już policja, jednak 5 bandytów bestii niestety jest jeszcze na wolności. Jak zwykle liczymy na Państwa pomoc w tej sprawie. Dobry wieczór, Michał Fajbusiewicz, magazyn kryminalny 997. Nasz program chce rozpocząć od przedstawienia dowodu na Państwa znakomitą skuteczność i pomoc. Otóż tydzień temu przedstawiłem Państwu historię pary oszustów, porywaczy, którzy przez 7 miesięcy więzili mieszkankę województwa śląskiego, głodzili ją wraz z 3-letnią córką. Po emisji przed tygodniem naszego programu jeden z telewidzów województwa zachodniopomorskiego rozpoznał poszukiwanych. Mamy połączenie teraz z telewidzem, który rozpoznał poszukiwanych. Dobry wieczór. Witam również. Niech pan powie, w jakich okolicznościach pan rozpoznał tych poszukiwanych i jak zostali zatrzymani? Po pańskim programie spisaliśmy numery rejestracyjne tego samochodu, a taki samochód właśnie znajdował się w Witnicy Chojeńskiej na osiedlu parkowym. Sprawdziliśmy te numery, to były te numery, no i po prostu zadzwoniliśmy na 997, powiadomiliśmy policję o Grzybinie. Podjechaliśmy tam, dzwoniliśmy do policjanta i powiedzieliśmy o całej sprawie. On nie był na służbie, wyszedł z domu, no i podjechaliśmy tam w trójkę, nie? Podjechaliśmy tam w trójkę i po prostu obserwowaliśmy, czekaliśmy na policję. No i w tym momencie po pół godzinie, 20 minutach ci przestępcy wyszli z domu. To znaczy jeszcze ten kolega, ten policjant zlokalizował, gdzie oni, w którym mieszkaniu oni mieszkają. I po prostu oni wyszli z domu i my w tym momencie podjechaliśmy właśnie naszym samochodem i po prostu ich zatrzymaliśmy, nie? Czy ta para była podobna do zdjęć, które prezentowaliśmy u nas w programie? Tak, tak, tak. I była bardzo podobna do tych zdjęć sprzed 5 lat. Serdecznie panu gratuluję. Oczywiście otrzymuje pan od nas temidę programu 997 za dzielność, spostrzegawczość i odwagę. Każda zbrodnia poraża, to brzmi prawie jak slogan, szczególnie w ustach człowieka, który owe zbrodnie Państwu od 20 lat prezentuje. Ale okazuje się, że są takie zbrodnie, które tak szokują, że nawet chłodne kalkulacje nie pozwalają na ich choćby częściowe wytłumaczenie motywu. Przez 3 kolejne czwartkowe wieczory będę prezentował Państwu swoistą fabrykę śmierci i porwań, działającą prawie przez 4 lata tak zwaną grupę mokotowską, grupę ludzi zwyrodnialców, bezwzględnych morderców, traktujących ludzi, jak trudno znaleźć mi odpowiednie określenie, dokonali wielu zbrodni, w tym najprawdopodobniej 4 zabójstw. Procesowo udowodniono im 20 porwań. Trwało to, jak mówiłem, prawie 4 lata. Większość ofiar w sposób niesamowity maltretowano, polewano kwasem. Ludzie byli tłuczeni młotkami, siekierami. Byli przetrzymywani przez blisko 2 miesiące. Kilku porwanym obcinano palce i wysyłano rodzinom, aby zwiększyć sumy okupów. Okupy sięgały niekiedy 1 miliona euro.
Choć od porwań minęło wiele miesięcy, ofiary boją się o tym mówić. Wiele osób deklarowało, że wystąpi tu anonimowo, chociażby w naszym studiu. W ostatniej chwili odwoływali swoje wizyty. Z kilkoma nagrałem anonimowo, zmieniając głos oczywiście rozmowy. Mamy połączenie z jednym z porwanych. Dziękuję panu, że pan zechciał udział wziąć w naszym programie. Dobry wieczór. Proszę nam powiedzieć, jak długo był pan przetrzymywany przez bandytów? Więc byłem przetrzymywany bez mała 2 miesiące. Było to 2 tygodnie, gdzie nie byłem karmiony, gdzie nie dostawałem wody. Schudłem 39 kilo. Na zdjęciach późniejszych, które tam oglądałem, sam siebie nie byłem w stanie rozpoznać, jedynie po oczach. Współczuję panu bardzo. Jest pan bardzo silnym człowiekiem. Jak by pan określił swoich oprawców? Czy pan ich w ogóle widział? Ja byłem cały czas w kominiarce, miałem zakręconą tą kominiarkę taśmą samoprzelepną, kajdanki, miałem skute ręce, nogi, między tym jeszcze łańcuch, także działali w tym momencie jak mając mnie w takiej sytuacji związanego jak SS-mani, bo potrafili bić młotkiem po głowie, potrafili robić takie rosyjskie ruletki, tak zwane. Później było włączanie piły mechanicznej, chcieli jakoś, nie wiem, czy psychikę złamać, czy... Bo całe bicie to w pewnym momencie już człowiek jest tak zmęczony, że tego nie odczuwa. Dziękuję panu bardzo. Jeszcze raz podziwiam pańską odwagę. Dziękuję za tę rozmowę. Pozwoli pan, że powrócimy do niej jeszcze w końcowej części programu. A teraz chcę państwa zapoznać z porażającymi zdarzeniami dotyczącymi działalności grupy Mokotowskiej. Zmienić te nory, bo tu za często się tu kręcimy. To da, będzie spokojny, już mam coś na oku. A to dobrze, to dobrze. Jest kędzio, przyjechał. Zdawaj. Cześć ojciec, to wygląda z tobą. No jaka sprawna rodzinka. Jak szybko zebrali. Skoro tak, to może zbiorą jeszcze więcej. Przejdź. Oto, panie prezesie, jest potwierdzenie przelewu z Częstochowy na 100 tysięcy złotych. A co z naszym kontrahentem z Niemiec? On jak zwykle na czas. Tu jest właśnie faksem przyszła faktura na 200 tysięcy euro. Pieniądze już płynęły na nasze konto. A proszę, proszę, to nie ma to jak niemiecki porządek. Tak jest. A jak wyglądamy z firmą? Wszystko w najlepszym porządku. Jesteśmy na bieżąco, panie prezesie. Cieszę się. Dość dobrze znali moją sytuację materialną, dość dobrze znali w ogóle moją sytuację życiową, no, czym się, gdzie pracuję. Także na pewno był to ktoś, kto mnie dobrze znał. Dzień dobry, my do prezesa. Pan Sylwester Nowakowski? Tak. Policja, jest pan zatrzymany do wyjaśnienia. Proszę wstać. Wstać, proszę. No, proszę wstać. Co? Jakiś nowy? Wszystko wyjaśnimy na momencie. A tak jest. Wyjaśnimy na momencie. Ja będę interweniował i będziecie mieli zaklapane. Co? Poszaleliście? Ja się zorientowałem dopiero, że jest coś nie w porządku, kiedy znalazłem się w samochodzie u nich. Po prostu pomyślałem, że no, policja tak nie postępuje. Ale wie pan, to już było wtedy odrobinę za późno. Już znajdowałem się między dwoma potężnymi mężczyznami, skuty kajdankami z rękoma z tyłu. Nie miałem praktycznie możliwości wykonać żadnego ruchu. On ma takie kruczo-czarne włosy, piwne oczy i jest
ma ciemną karnację i jest wysoki. Po prostu no, nie mogę, jak go widzę, wiesz, motylki. Ty mi nie mów, co na głowie, powiedz lepiej, co w głowie. No. Mamo, proszę cię, rozmawiałam z nim raz w życiu, no, w głowie. Nieważne, on tak na mnie działa, po prostu. Przepraszam. Halo? Tak. Słucham? Jakie porwanie? Co się stało, mamo? Słowo. Mama, co się stało? Jakie porwanie? O czym ty mówisz, mama? Mama, no! Mama, co się... Boże się... Zdałeś się? Zdałeś się? To skutę zaraz, tak? Co? Jak? Rodzina cię kocha? Kocha cię rodzina? Kocha cię rodzina? Sama. Wiesz, żeby zachęcić jakoś tę rodzinkę, żeby zbierała jeszcze może stówkę, co? Jak myślisz? Może... Może taki mały prezencik? Jakiś ty inteligentny. No właśnie. Wyślij mi paczkę. Mały... Puść takiego SMS-a. Już się pisze, szefie. Odbierz paczkę tam, gdzie wczoraj zostawiłeś wóz. No. Wszystko na mojej głowie. Zobaczymy, ile jest wart. Zobaczymy, ile za ciebie zapłacą, prezesiku. No, nowy klient. Hrabia czy prezes? Hrabia i prezes jednocześnie. Dawaj go. Dawaj go. Hej, mały. Co ostatnio dałeś w prezencie, stary? Jak to w prezencie? W prezencie, nie wiesz co w prezencie? Książkę, ojcu. Książkę. To teraz dostaną ładniejszy prezencik. Witamy, panie prezesie. W najlepszym hotelu w mieście. Ale nie najtańszym. Pranie, lanie i jacuzzi. Jednocześnie. Wash and go! Na razie. Na razie. Nie, panowie! Błagam! Zostawcie mnie! Stary mówił, żeby wysłać... Zabiny! To kosztuje, skup się, posłuchaj, dostałem przed chwilą SMS-a, musimy pojechać tam, gdzie zostawiłem pieniądze, tam jest dla nas jakaś przesyłka. Jaka przesyłka? Nie wiem, jaka przesyłka, no. Co z Mariuszem? No ja nie wiem, co z Mariuszem, jest jakaś przesyłka dla nas, dostałem SMS-a przed chwilą. To co tu nam jedźmy? Prezes, pora karmienia. Pijemy, pijemy. Nie wiadomo, kiedy będzie następne picie. Tak, ciągnij, ciągnij. Bardzo dobrze. O tak. Porywacze żądali ode mnie pieniędzy oczywiście. I po to, aby zorientować się, ile mogę zapłacić, stosowali bardzo brutalne metody. I co tu wybierasz? Hydromasażę pobierasz? Taki sceny jesteś, jak wszystka wtopka? Co? Jest to jedno z kilku zidentyfikowanych miejsc, w których członkowie grupy przestępczej przetrzymywali osoby uprowadzone. Na pewno jest jeszcze wiele miejsc, gdzie również przetrzymywali osoby, które nie zostały te miejsca przez nas zidentyfikowane. W związku z tym, pokazując takie miejsce jak to, prosimy o osoby, które poznają to jako miejsce, gdzie były przetrzymywane, bądź znają to miejsce z relacji lub innych okoliczności, o kontakt z policją. Ale panowie, błagam was, nie róbcie nic! Zamknij się! Ja mam pieniądze, ja zapłacę! No ciekawe, ile biznes mogą za ciebie dadzą pieniążków, co? Leż tu! Jak to porwali? No biały dzień? No porwali w biały dzień normalnie, no. Policjanci wujek porwali, matkę, rozumiesz? Policjanci?
Zaraz, chwileczkę, ale... Może to nie byli policjanci, tylko przebrani albo... Mówię, fałszywi policjanci, no tylko że wyglądali jak prawdziwi policjanci. Telefonowałaś na policję? Powiedzieli, że jak zamelduje to na policji, to matkę zamordują, rozumiesz? To nie możemy zadzwonić na policję. Żądają miliona złotych okupu i musimy z nimi współpracować, rozumiesz to? Miliona złotych? Miliona. Zwariowałeś? Ale skąd my weźmiemy milion złotych? Wujek, nie martw się, matka ma znajomości, poza tym ma wspólników, rozumiesz? Pieniądze by się znalazły. Nie. W tej sytuacji, to wiesz co? Trzeba dzwonić na policję. Nie dzwonisz na żadną policję, zwariowałeś! Co ty nie rozumiesz tego? No nie rozumiem, nie możemy dzwonić na policję. No mała. Zabawimy się trochę. Zrobimy sobie małe baby. Proszę, zostawcie mnie w spokoju! Rozbieraj się! Rozbieraj się, słyszysz? Zostaw mnie! Będziemy rozbierać się, będziemy uprawiać seks. Proszę, nie! Rozbieraj się! Czujesz? Czujesz, pani Kir? Co? Czujesz? Co? No co, kozaku? Masz do kieki, wolisz czy łóżko? Co? No, na raz żartujemy. Bili codziennie, no. Najgorszy to był tam drugi, trzeci dzień, kiedy... podwiesili mnie pod sufit i... cała grupa ludzi biła pałami. Później, kiedy im się to znudziło, rzucili mnie na ziemię, kopali, przypalali. Cóż, żebym ja tylko wiedziała, że jemu nic nie jest. Że jemu nic nie zrobili. Że do nas wróci cały i zdrowy. Że oni mi nawet z nim nie pozwolili porozmawiać. Ja się chyba zabiję. Przestań. Słyszysz? Natychmiast przestań tak mówić. Już nie mogę tego słuchać. Posłuchaj, mama. Mamy 120 tysięcy. Bo jak dzisiaj dowiezie kolejne 20 tysięcy, będziemy miały 140 tysięcy. Zapłacimy. Ojciec wróci cały i zdrowy. Trzeba było zawiadomić policję. Nie trzeba było zawiadomić policji. Tak jest lepiej. Jakbyśmy zawiadomiły policję, to by go zabili. Przecież tak grozili, sama słyszałaś. Cię zabiją. Nie chcę tego słuchać. Nie mów tak. Nigdy więcej, rozumiesz? Nigdy tak więcej nie mów. I co, prezes? Czujesz się samotny? Opuszczony? Przyniosłem ci dziewczynkę. Zabawcie się. Masz tutaj. Bawcie dobrze! Usiłowali wyrwać zęby, zrywali paznokcie. Cała sytuacja była taka, że no, w pewnym momencie po prostu już człowiek traci tego świadomość tego bólu, który zadają. No, zresztą bez sensu, bo ja już od początku powiedziałem, że o ile to jest możliwe, to zapłacę. To nie są normalni ludzie. Nie można tego tak ująć. Nie można w ramach normalności ująć tego, że ludzie znęcają się jeden nad drugim. Przecież to do normalności to nie należy. W kategoriach normalności również nie można traktować tego, że człowiek po to, żeby wymusić jakieś pieniądze, znęca się nad innym, musi mu zerwać paznokcie czy wyrwać zęby, wie pan. Magda!
Masz to na kup? Saluśki? Co do grosza? Na pewno? No dobra. Kasiu! Słuchaj. Tak, ojciec. Weź damę wymelduj. Zostaw ją w lesie. Mam ją umyć czy coś? Zostaw w lesie, tam ją wyliżą. Spadaj. Dobra. Ojciec, kiblowałem? Kiblowałem. Nie zakapowałem. Ja nie chcę tych pieniędzy za to, że siedziałem. Ja chcę te pieniądze, które mieliśmy zabawy, które robiłem, zanim mnie sadzili. Bartek, ty nie gadaj ze mną jak z jełopem, bo ja pamiętam, żeś kiblował. Widzę, żeś w tym pierdlu nieźle schamiał. Ty mi tutaj pieprzysz, wyszedłem z kibla i śmierdzę groszem, no. Wyluzuj, Bartek. To kurwa wyluzuj, Osama. Nie wpierdalaj się, nie twoja sprawa, nie? Baron, jebnąć mu? Sam mu jebnę, jak będzie trzeba. Panowie, z kulturą, błaga. Bartek, znajdziesz wszystko, nawet z procentem. Ale teraz mam tutaj swoje sprawy. Ja cię nie wyganiam. Ale wypierdalaj. Co z nim? No jak myślisz? Wstawaj, mamuśka! Wycieczkę wygrałaś! Wycieczka... No wstawaj! Wycieczkę do świętego biodra, wstawaj! Miśku! Wróć szybciutko! Miśku, daj spokój, za chwilę będę, tylko muszę jeszcze parę rzeczy na mieście zrobić. Dobra. Dobrze? Zatankowałaś mi samochód, czy znowu będę go wypał? Pięć litrów. No dobra, trzymaj się, pa. Pa, pa. Pa, pa, sobie. Skoczy co jeszcze? No ale jak to, żadnych ruchów, nic? Telefonu, nic, cisza kompletnie? No i co? Są jakieś informacje? Nie ma żadnych informacji. Jest cisza, rozumiesz? Nic, kompletnie nic. Boże kochany, no mówiłem ci, że trzeba było wtedy powiadomić policję. No jak wtedy powiadomić policję? Wujek, jakbym wtedy zadzwonił na policję, to matka już dawno nie żyła, nie rozumiesz tego? To nie wiadomo, co robić! Mamo? Jezus, mamo! Maria, Marysia, ty żyjesz! Mamo? Co, farciarzu? Dzisiaj jest twój szczęśliwy dzień. Rodzinka cię kocha. Będziesz miał widzenie. Górę tu podnoś. Górę. Dawaj już. No, przetrzymywany mam przez 24 dni, wie pan, no, po 24 dniach wypuścili mnie. No, wie pan, to też cała oddzielna historia. Wie pan, taki wyjazd, to wywozili mnie z tego budynku w bagażniku. Jechałem ze 40 minut tym samochodem i w momencie, kiedy w nocy to się odbywało, kiedy już mnie wyciągali, oczywiście oczy miałem nadal zaklejone, byłem związany i wyciągnęli mnie z tego bagażnika, to już człowiek nie wiedział, czy no, teraz wypuszczą, czy to już jest koniec, bo to koniec na pewno, wie pan. Człowiek już miał świadomość tego, że przynajmniej miałem świadomość tego, że już jest koniec. Dobry wieczór, dzień dobry, Woźniaku, smogę. Dobry wieczór, proszę bardzo. Czy coś się stało? No pani, dostaliśmy informację, że była pani uprowadzona. Czy to jest prawda? Nie, proszę pana, to nie jest prawda.
No wie pani, ja muszę to sprawdzić, bo takie informacje do nas dotarły. Czyli wszystko w porządku? Nie było takiego zdarzenia? Nie, proszę pana, u mnie wszystko w porządku. W takim razie przepraszam za nieporozumienie. Dobranoc. Dobranoc. Dobra, starczy mu. I coś ci zrobił? No, kruchy to pęk. No widzę, że pęk, no i... No, od kogo ja teraz kasę wyciągnę? Od kobity wyszarpniemy. Od jakiej kobity? No jego. Kto wyszarpnie? No ja się piszę. Zawsze się na kobity pisze. Sama? Gdzie jest ten... Ten Mariuszek tam? Leży gdzieś tam w piwnicy. To weź ty mu drugi palec myśli do rodziny, kurde, żeby ich z kasą pogodnił. Zabierz się go! Halina przyszedł SMS. Powiedzieli, że jeszcze 100 tysięcy. Wtedy zobaczymy Mariusza. Halina! 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 Gdzie jesteś? Drogi! To, że wyszedłem stamtąd cały, żywy i raczej powiedziałbym żywy i cały, no, to zawdzięczam tylko i wyłącznie rodzinie, no, żonie, która faktycznie w bardzo szybkim tempie zorganizowała pieniądze i przekazała okup. Pokaż mu się, kochany. O Jezu, co oni ci zrobili? Boli, prawda? Powiedz. Powiedz, jak możesz, co oni ci robili? Co za woda? Nie teraz, mam, nie teraz. Jestem zła. Scotty? Gdzie jest Bartek? Chodź, wiedzimy, porozmawiamy. Ale powiedz mi, co się stało, nie okłamuj mnie. Nie jest źle. Nie? Nie jest źle, żyje. Zawinęli go chłopaki z wybrzeża. Z wybrzeża? O Jezu! Nie jest tak źle, ja ich znam. To było tak, że kiedyś, wiesz, myśmy im kiedyś kogoś zawinęli. No. Wyście im zawinęli? No tak, no, a teraz oni zawinęli Bartka, ale na szczęście, wiesz, no, szczęście w nieszczęściu, no, potrzeba wpłacić 100 tysięcy złotych, tylko 100 tysięcy złotych i go wypuszczą. 100 tysięcy? A skąd ja wezmę takie pieniądze? A Bartek nie ma? No, Bartek ma. To jak Bartek ma, a ty masz upoważnienie? Mam. No to jak masz upoważnienie na jego konto, to możemy wziąć te pieniążki, wypłacić... I załatwić tą sprawę jeszcze dziś, dobra? To ja się trochę poprawię i pójdę. Dobrze, że jesteś. Pójdę się poprawić. No i jak? No wszystko w porządku, interesy kręci. Słuchaj, bo chciałyśmy jechać po to łóżko, wiesz? Dobra, a ile potrzebujesz? Nie wiem, ile to kosztuje, ale jakieś, nie wiem, no, 3 tysiące, 4. Powinno wam wystarczyć. Dobra, dzięki. To nie wiem, mamy po ciebie przyjechać, czy sam wrócisz? Co? Ja za 2 godziny kończę, więc
Przyjedźcie tutaj, pojedziemy razem do domu. No dobra, no. W porządku. Dobra. Widzimy się, tak? Cześć, słoniątko, kup sobie ładne łóżeczko. Na razie, cześć. Te przerażające zdarzenia miały miejsce, choć to tylko inscenizacja filmowa, niestety naprawdę. Zmieniliśmy tylko personalia ofiar i przebieg niektórych zdarzeń. W tej sprawie po raz pierwszy w historii naszego programu jest tak wysoka nagroda 1 000 000 złotych za wskazanie miejsca ukrywających się bandytów. Czy możemy wskazać jakieś tropy? Ukrywają się w Polsce, uciekli za granicę? Bierzemy pod uwagę różne wersje. Bierzemy pod uwagę również tę wersję, że są oni za granicą, natomiast mogą ukrywać się cały czas w Polsce, a o tym świadczą chociażby przypadki zatrzymanych 2 z listy 7 najbardziej poszukiwanych sprawców tych przestępstw. Oni ukrywali się w Warszawie, ukrywali się na warszawskim Targówku, tam też zostali zatrzymani. Na początku programu rozmawiałem z jednym z porwanych, którego katowano 2 miesiące, obcięto palce. Chcę pana zapytać, czy pan wierzył w to, będąc tam 2 miesiące, że pan to przeżyje, że wyjdzie stamtąd żywy? Powiem szczerze, że wydawało mi się, że ta sytuacja, która jest, pewne tam działania, pewne ich rozmowy, jakieś trucia, polewania głowy jakąś chemią, jakimiś substancjami, no nie wiem co, jakimiś lotnymi w każdym bądź razie. Sądziłem, że to prowadzi ku temu właśnie, że mnie zgładzi. Sprawdzali, czy reaguje, sprawdzali młotkiem, bijąc w tył głowy. Aż trudno uwierzyć w to, co pan mówi. Dziękujemy za tę rozmowę. Pozwoli pan, że powrócimy do niej za tydzień. Za tydzień też niestety, podkreślam to, niestety przedstawię państwu kolejne porwania i zbrodnie, których dokonała grupa mokotowska. W czwartek wieczorem.